Majówka na Monciaku. Otwarcie sezonu letniego tradycyjnie rozpoczęło się w pierwszy majowy weekend, zwany również Świętem ulicy Monte Cassino. Odmłodzony dom zdrojowy. Dom zdrojowy przy ulicy Grunwaldzkiej jest częścią wielkiej inwestycji. Centrum Hafnera to 5 budynków sąsiadujących ze sobą. Hotel, dom zdrojowy, centrum usługowo-handlowe. Molo, elektro i moda. W tegorocznej majówce CSIO 3 znowu na Sopockim Hipodromie. Od 18 do 21 czerwca i wyścigi w lipcu. Tegoroczny sezon wyścigowy w Sopocie to były dwa meetingi w czasie weekendów 11 i 12 oraz 18 i 19 lipca. Udział w gonitwach... Ponadto dla zgromadzonej na hipodromie publiczności przygotowany został kilkudniowy festyn familijny z lunaparkiem, a w przerwach między konkursami widowiskowe pokazy i parady. Imprezy na molo. Cepeliada 22-29 lipca i Motofestival Power Station 21-22 sierpnia. Wizytówka naszego miasta, najdłuższe w Europie drewniane molo, służy nie tylko spacerom i podziwianiu z ławeczek morza z białą piaszczystą plażą. Skrzypek na dachu w Operze Leśnej w Sopocie. W roku jubileuszowym Opery Leśnej Bałtycka Agencja Artystyczna BART, gospodarz obiektu, proponuje wydarzenia muzyczne, które nabierają nowej jakości w tym pięknym leśnym amfiteatrze. Stąd pomysł pokazania w tym miejscu słynnego na całym świecie musicalu, który znakomicie zrealizował nasz rodzimy teatr muzyczny w Gdyni. Skrzypka na dachu. A powiedz, co ty możesz o mnie wiedzieć? Ja... Pozwól, że ci powiem. Jestem miłym facetem. Czarującym. Uczciwym, ambitnym, cholernie bystrym, a przy tym uderzająco skromnym. Opowieść o... kolorową mandalę. Organiz-